Cześć, witajcie w filmiku specjalnym. Dawno nic nie nagrywałem, ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, jak kierowcy autobusów i miejskich, i regionalnych z naszej firmy pomagają uchodźcom z Ukrainy. Jak wiecie, z granicy ukraińsko-polskiej aż do Gdańska jest ponad 800 km, dokładnie jest 850 do Przemyśla. My kierowcy, czyli moi koledzy również, angażują się bardzo mocno w to, by przewieźć z Przemyśla do Gdańska uchodźców. Dzisiaj wyrusza, takie dwa autobusy wyruszają. I co jest ciekawe, aby taki transport w ogóle mógł się odbyć, powinni jechać dwoje kierowców, bo wiadomo, że czas przejazdu to około 10 godzin. 8-10, zależy w jakiej porze się jedzie. No i żeby wrócić, to żeby to było w ogóle legalnie według czasu pracy, potrzeba dwóch kierowców zaangażować w ten proceder. Jest to bardzo fajna inicjatywa i myślę, że bardzo potrzebna. Jak widzieliście w Gdyni wczoraj, jak się dowiedziałem, to ponad 20 autokarów stało w Gdyni, aby rozładować tych pasażerów, tych uchodźców, także ich jest naprawdę dużo i ta pomoc jest naprawdę potrzebna i ta pomoc płynie skądkolwiek. Chciałbym też powiedzieć o drugim sposobie pomocy, jakim ja wykorzystuję i też moi koledzy, to specjalne napisy na wyświetlaczach, które pomagają być bardziej solidarnym. My akurat wyświetlamy napis Solidarni z Ukrainą przy zjeździe, przy dojeździe do naszych linii. Także myślę, że to też jest taka fajna inicjatywa, fajna pomoc. No wiadomo, nie każdy pojedzie na granicę. Mamy też swoją pracę, musimy obsłużyć tych pasażerów, których wozimy na co dzień. Także niektórzy z nas jeżdżą pod granicę i to jest bardzo, bardzo fajna inicjatywa i się cieszę z tego powodu, że wiele osób jest w to zaangażowanych. Jeśli chcecie zobaczyć dokładną relację z przejazdu, bo kilka dni temu też się odbył taki przejazd, to wejdźcie na stronę Kultowego Ikarusa, link macie w opisie i zobaczcie, jak to tam wyglądało, przebieg trasy. Także bardzo fajnie, że angażujemy się w pomoc dla Ukrainy. Uchodźców przybywa bardzo, bardzo szybko. O samej sytuacji, no co mogę powiedzieć, sama sytuacja jest bardzo trudna, bardzo niepokojąca. I no wiadomo, wojna to nie jest nic dobrego, tylko raczej wręcz przeciwnie, więc fajnie, fajnie, że okazuje się, że ludzie mają jednak dobre serca. I wiele też jest ludzi, którzy właśnie pomagają, przyjmując ich do domu. Także fajna, fajna inicjatywa i zachęcam do pomocy na różny sposób, chociażby przez takie filmiki, chociażby przez udostępnianie na Facebooku różnych informacji, ale też przestrzegam przed tym, żeby udostępniać sprawdzone informacje, a nie te, które są fejkowe, bo też takie się pojawiają i wtedy robi się niezły zamęt. Także sprawdzajmy informacje, jakie podają nam media społecznościowe i tyle.